Ze stadionu w Krasnym Stawie wita się z Państwem Bartłomiej Lewtak. Wigilia weekendu, czyli piątkowe popołudnie. A zamiast 12 potraw mecz 22 kolejki pomiędzy Startem Krasny Staw a Stalą Kraśnik. Jeśli spotykają się dwie z pięciu najlepszych drużyn ligi, emocji nie powinno brakować. Czy podopiecznym trenera Kwietnia uda się zrewanżować za rundę jesienną? Cały Kraśnik ani myśli o takim scenariuszu. Mecz, w którym ciężko znaleźć faworyta, bo obydwie ekipy prezentują się bardzo dobrze. Nie wiem, jak Państwo uważają, ale moim zdaniem lepszego wprowadzenia w weekend z czwartą ligą nie mogliśmy sobie wymarzyć. Tu mamy rzut rożny, strug główkowa, uderzenie Sołdeckiego, no brakuje do szczęścia, ale jeszcze Pęcak, uderzenie, no postraszyła drużyna. Jeszcze mamy piłkę w posiadaniu drużyny gospodarzy. To dośrodkowanie było lepsze niż to, które widzieliśmy przed kilkoma minutami. Pietroń, Skrzyński, bardzo słabe było to podanie. Król musi faulować rozpędzającego się Pęcaka, ale tam brzydkie zachowanie. Więczkowski ma miejsce na dośrodkowanie. Nawet przyzwoite. Florek, uderzenie, ale kompletnie nie wyszło to uderzenie. Jeszcze zbierają zawodnicy Startu. Misztal ma sporo miejsca, dośrodkowanie bardzo dobre. Jeszcze zbiera Florek, no ale nie przyjął tej piłki. No, taki element gry też wchodzi w to wszystko. Tu zaskoczenie defensywy Startu, przynajmniej tak mi się wydawało, że Misztal. Więczkowski, dłuższe zagranie i bardzo przytomne w kierunku Florka. I tutaj próbował chyba wymusić rzut karny Kryspin Florek. Kariasz, długie zagranie w kierunku Sołdeckiego i było to bardzo przytomne. Ratuje Wójcicki teraz swoją drużynę przed stratą bramki. No może teraz to ta akcja, żeby zaskoczyć swoich rywali. Skrzyński, uderzenie, wyciągnął się jak struna janiak, ale strzał obok bramki. Podeszli zawodnicy Startu, bo jak widzimy z tym wyjściem spod pressingu mają goście problem, ale teraz dosyć szczęśliwie zgrał piłkę Król do Konecznego. No ma Koneczny szansę, przy nim Saj. Koneczny, zagranie do Skrzyńskiego. Zepsuli to i to bardzo. Zobaczymy. Zagranie na dłuższy słupek, janiak z dużymi problemami, będzie jeszcze rzut rożny. Bednarczyk, dośrodkowanie, Król, zamieszanie, uderzał jeszcze Koneczny, wybija Sołdecki. Dobrze zszedł do piłki Skiba, bardzo dobrze wrócił, faulowany przez Pietronia, nie. Znalazł jednego ze swoich kolegów w polu karnym. Zagranie do Konecznego, uderzenie, bardzo dobre było to uderzenie Konecznego. Z metr nad bramką, trochę się pomylił skrzydłowy Stali Kraśnik. Florek. Przy nim Majewski bardzo dobrze wrócił do defensywy, ale jeszcze Florek powalczył, zabrał piłkę Leziakowi. Florek, dośrodkowanie, bardzo dobrze zachował się w defensywie Pietroń. Czeka z tym podaniem, ale tu już trzeba do kogoś zagrać. Podanie do Konecznego, ten chciał jeszcze do Janiszka. Tam jest sporo miejsca, rusza do piłki Majewski i bardzo dobrze. Jest element zaskoczenia, będzie dośrodkowanie, piłka w rękach Janiak. Doliczonego czasu. A sędzia Kamil Szczocho zaprasza obydwie drużyny na 15-minutową przerwę. Dwukrotnie, no na razie nie najlepiej, ale trzeba próbować. Florek. Chyba. Pęcak. Struk. Nie ma faulu, gramy. Struk. Wpada w pole karne. Struk, no jest szansa. Struk i otwiera wynik tego spotkania. Od 54 minuty, trochę szczęśliwie, bo po rykoszecie Łukasz Struk wyprowadza Start Krasny Staw na prowadzenie. Cały stadion w euforii, a więc Stal Kraśnik musi wracać. Stal Kraśnik musi zmienić coś w swojej grze, grając tak pasywnie i bez pomysłu. Drużyna z Kraśnika punktów z Krasnego Stawu dzisiaj nie wywiezie. Zbiera jeszcze Bednarczyk, atakowany przez jednego, drugiego rywala. Bednarczyk nad bramką, no była teraz próba, dobra próba. Goni go Florek, ile tylko sił. Szwedo, próba dośrodkowania. Piłka tam spadała jeszcze w okolicach 11-12 metra. 36 punktów w grze do zdobycia. To jest bardzo dużo. Skiba, wydawało się, że dotknął jeszcze piłkę ręką. W Janowie Lubelskim też zbyt wielu sytuacji
Stal sobie nie stworzyła, no teraz Skrzyński. Interesująca walka tych pięciu drużyn o mistrzostwo czwartej ligi będzie na pewno w murze przez golkipera gospodarzy Skrzyński. Spójrzmy. Skrzyński, uderzenie! Mamy bramkę na 1-1, ale huknął Skrzyński. Co tutaj zrobił? 69. minuta. Janiak ustawił mur i patrzył w kierunku zawodników w polu karnym. Spodziewał się, że to będzie dośrodkowanie. A Skrzyński widział to doskonale. Zaskoczony kompletnie bramkarz gospodarzy. Mamy 1-1. 18-latku i myślę, że nie chcę tu wieńczyć jakiejś ogromnej kariery, ale życzę tego z całego serca temu zawodnikowi. Pęcak, ile tutaj się dzieje, Pęcak i znowu start Krasnystaw prowadzi od 74 minuty. Sporo zamieszania, a najlepiej w tym wszystkim odnalazł się Cezary Pęcak. Rozkręciło się to spotkanie w drugiej połowie. Mamy emocje, mamy bramki, czyli to, co kochamy najbardziej, a Stal Kraśnik z opuszczonymi głowami znowu musi znaleźć sposób, aby pokonać w tym meczu Krzysztofa Janiaka. No tych minut kilka doliczy. Hariasz właśnie do Sołdeckiego. Kakuje drużynę Stali Kraśnik. Jak będzie z pozostałymi drużynami, tego nie wiemy, bo pozostałe drużyny z czołówki tabeli swoje mecze będą rozgrywały dopiero w weekend. Wszystko było przewinienia. Prezentacja sztuczek technicznych w wykonaniu Bartelli. Jeszcze utrzymał piłkę ten zawodnik Majewski, ma sporo miejsca na uderzenie, Majewski! Kraśniewski, dośrodkowanie na dłuższy słupek, pilnowany Król, jeszcze Koneczny, uderzenie jak tam, niewiele brakowało. A sędzia Kamil Szczołko właśnie teraz zakończył to spotkanie na szczycie pomiędzy Startem Krasnystaw a Stalą Kraśnik. Start po dobrym, wyrównanym meczu pokonuje drużynę z Kraśnika 2-1. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu i taki ten mecz się okazał. Mieliśmy swoje okazje niewykorzystane, padły bramki po błędach, ale to wiadomo, no to jest życie. Przede wszystkim gratuluję gospodarzom determinacji, bo naprawdę w ten mecz włożyli kupę serca. Oczywiście my też fajnie wyglądaliśmy na tle przeciwnika, ale za styl gry punktów nie dają. Także no jest niedosyt. Walczymy do końca sezonu o jak najwyższe miejsce. Jeśli się da być na pierwszym miejscu, mieć chociaż jeden punkt przewagi nad drugą drużyną, to taki jest nasz cel. Dodatkowo, jak trener ocenia ten mecz w wykonaniu swoich zawodników? Uważam, że bardzo dobry mecz, dużo walki, zaangażowania, czyli pod względem wolicjonalnym daliśmy radę. No i pod względem taktycznym, technicznym uważam, że byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą od rywala, co udowodniliśmy strzelając jedną bramkę więcej. Ostatnie pytanie ode mnie, czy Start Krasnystaw w tym sezonie myśli o tym, aby opuścić czwartą ligę i w przyszłym sezonie grać w trzeciej lidze, grupie czwartej. Czy takie są plany i takie aspiracje tutaj w mieście, w Krasnystawie? Są to marzenia moje, marzenie Dawida Sołdeckiego, marzenia piłkarzy, ale do tych marzeń musi być dwie rzeczy. Musimy wygrać ligę i włodarze miasta muszą się po prostu określić, czy mają na to środki, czy nie.